Siemano widzowie, właśnie popijam sobie kawusie i gram sobie w Minecrafta, ponieważ granie w Minecrafta rozwija, prawda, myślenie. Nie wiem co mówię. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście na Palionowie i w tym momencie podróżuję prosto. No, pewnie kojarzycie skąd przybiegłem, tam jest Palionowo, w tamtą stronę wiadomo co jest. Tam jest oczywiście zamek Yetiego, ponieważ postanowiłem sprawdzić co tam się kryje, ponieważ dawno mnie tam nie było, a skoro akurat teraz Yeti zaczął znowu odwalać jakieś dziwne akcje i współpracować z Lucyferem, no to wydaje mi się, że powinniśmy to sprawdzić, bo może tam się kryć coś, co bardzo wiele sytuacji nam rozjaśni. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, tak samo jak codziennie są filmy na kanale Szczypson Plus codziennie o godzinie 14:14, a co drugi dzień na kanale Filip Szybka pojawia się vlog o godzinie 15:15, więc zachęcam, wbij się wszędzie i cieszcie się kontentem, który napływa zewsząd. Nieważne, jesteśmy, prawda, tutaj już blisko tego zamku, niestety zaczyna się zachód słońca robić nam tutaj, ja jestem aktualnie, jest jeszcze Yeti i Palionka na serwerze, nie wiem co się dzieje z Palionką, dlaczego ona ma takie białe oczy, tu się w ogóle dziwne rzeczy dzieją, ja nie wiem o co chodzi, doszły mnie słuchy, widziałem z komentarzy, że niby Paliący coś się dzieje, że ona się jakoś przemienia, tak mi pisaliście, ale ja nie wiem totalnie o co chodzi i dlaczego się przemienia, więc, że tak powiem, nie śledzę tego w ogóle, na razie mam to, wiecie, mam to gdzieś na razie, dobra, tutaj się nic nie zmieniło, tu się coś zmieniło, co to jest? Czerwony klocek. Nie wiem, nie wiem o co chodzi totalnie, więc na razie to po prostu olewamy. To chyba nic znaczącego takiego. Schodzimy sobie piętro niżej i zobaczmy, czy tutaj się kryje coś, co może nam jakoś pomóc ewentualnie. Tutaj widzę, że wszystko jest tak jak było, że w sumie to w ogóle nic się tutaj nie zmieniło tak naprawdę. Tutaj wszystko po staremu z tego co widzę, nic się tutaj totalnie nie zmieniło. Tu jest dalej to przejście, takie śmieszne właśnie, że tu można było wyjść sobie normalnie, dalej to tu jest, dobra. Tu się chyba nic nie zmieniło aktualnie, więc tu możemy, że tak powiem, na razie odhaczyć to miejsce. Tutaj jest ta pułapka, co ja przygotowałem, nie wiem czy kiedykolwiek się ktoś na to złapał poza Markiem chyba, który w to wszedł. A tam jest w ogóle, ale tam jest rozwalone! To, albo nie wiem, czy to nie było już zrobione wtedy, co tutaj byłem chyba z Mareczkiem, tu byłem chyba, on tutaj, no chyba to z Mareczkiem było, co on się tu łapał na to. Nieważne, dobra, tu jest, widzę, że ten zamek jest totalnie jakby nieużytkowany, widzicie, tu jest wszystko, słyszałem zębiaka tu gdzieś, tak, tylko chciałem tylko napomknąć, że chyba tutaj. A, tu jesteś, wariacie, dobra. Dostajesz dwa ciosy, tutaj znikasz. Uszami rusz i znika już, jak to, prawda, mówi taki sympatyczny ziomeczek Jagieł. Kto zna Jagieła, pisze jeden w komentarzu. Dobra, rozwalę sobie trochę kobla, żeby miał się czym tutaj podbudować. Okej, zróbmy tak, myk, myk, myk. O, za dużo, jeden, dobra, tak. A nie, nie za dużo, dobra. Nieważne, sprawdźmy tutaj na górze. A, to jest otworzenie, a tu jest coś. Aha. No tu się też nic nie zmieniło, dobra. Tutaj jest wszystko tak jak było. Z tego co pamiętam, tutaj było jakieś przejście, ale tu widzę, że dalej jest tak jak było. Dobra, zerknijmy jeszcze tutaj na dół, ale wydaje mi się, że tutaj się nic nie zmieniło. Nie wiem, mam wrażenie, że Yeti ogólnie porzucił ten cały zamek, że tutaj naprawdę wszystko jest tak jak było i się nic nie chce zmienić. Tu jest coś, to jest ta dźwignia, która otwierała tu przy... O kurde, tu coś jest. O kurde. A nie. Aha, to ktoś po prostu wykopał się tędy takimi blokami. A wszystko jest tak jak było chyba. No dobra, no to wychodzimy z powrotem w takim razie. Czyli jednak fałszywy alarm, nic tutaj się nowego nie wydarzyło. A już myślałem, że tutaj coś jest zbudowane jeszcze z takich, takich piekielnych rzeczy. To myślałem, że faktycznie coś nas tam spotka. Ale dobra, schodzimy tutaj. Zobaczmy, że tu tak profilaktycznie już tylko. Tutaj nic się nie dzieje, dobra, tu wszystko tak jak było. Dobra, wychodzimy stąd widzowie, nie ma sensu tutaj siedzieć. Skoro tutaj nie ma nic nowego. Nic nowego tutaj nie ma. Więc tutaj niestety, że tak powiem, no skusiłem, że tak to ujmę na tym przyjściu tutaj. Bo okazuje się, że tutaj jednak nic nie jest kombinowane, nic nie jest planowane. Więc no trudno, trudno. Wróćmy w takim razie na Palionowo. Zobaczmy tam jak wygląda sytuacja, może pójdźmy do tego laboratorium. Nie wiem gdzie mamy pójść, może pójdźmy. Nie wiem, gdzie mam. Nie wiem, no pójdźmy może do tego laboratorium, tam sprawdźmy, może tam coś będzie takiego, co nam, że tak powiem, rozjaśni całą sytuację i tak dalej. Niestety, jak widzicie widzowie, jest noc, no niestety, musimy pójść się przespać, że nie damy rady, bo jest aktualnie Yeti i Palionka na serwerze, jest trochę lipa, ale lecimy w takim razie, wiecie co, ja bym chętnie poleciał na Yetowice. Może akurat tam się coś dzieje, coś, co byśmy mogli, że tak powiem, podejrzeć, może spotkamy Yetiego i Palionkę, gdzieś są, tylko za bardzo nie wiem gdzie, nie wiem czy chcę ich spotykać, chyba tak troszkę nie do końca bym chciał ich spotykać, ale możemy polecieć po prostu na Yetowice i zobaczymy, może tam akurat będą, może coś podpatrzymy ciekawego i tak dalej, więc tam zaleźmy sobie, może od razu tam lecimy, chyba lecimy tam od razu, nie ma co czekać w ogóle, bo ja w sumie nie mam po co się tutaj zatrzymywać po jakieś inne rzeczy i tak dalej, więc lecimy bezpośrednio. O kurde, co tu się dzieje? Dlaczego tam jest bałwan mój zmieniony, który budowałem? Boże, ja tak się starałem na tym bałwanem, dlaczego on jest nagle cały tutaj piekielny?
Ej, o co chodzi? O nie, widzowie, tu się dzieją niezłe rzeczy teraz. Tu się dzieją niezłe cyrki. Czekajcie, wiecie co, ja ściągam wszystko i piję potem na niewidzialność. To jest chyba ten moment, w którym trzeba to zrobić, bo... to... co jest, nie wypiłem? Halo, o co chodzi? Dlaczego nie wypiłem tego? Dalej mnie widzą, te moby. Idziemy tutaj, jesteśmy niewidzialni teraz. Możemy na spokojnie wejść do środka i się rozejrzeć. Czy jest tutaj gdzieś Yeti i palionka? Chyba nie. Dlaczego to jest zmienione? Dlaczego ten bałwan jest jakiś dziwny? O co tu chodzi? Nie no, ja tego nie zauważyłem wcześniej. Znaczy tego tu nie było, to musiało zostać zmienione przed chwilą jakoś. Czy coś takiego. No dobra, czekajcie, wyjdźmy tu, rozejrzmy się tutaj. Czy jest tutaj gdzieś palionka albo Yeti? Halo, halo, palionka albo Yeti. Czy tutaj jest gdzieś ktoś? Halo, halo. Palionka Yeti, palionka Yeti. Czy ktoś tutaj jest? Halo, halo. Nie ma nikogo chyba, dobra, czyli możemy być chyba spokojni. Ale dobra, pójdźmy do tego bałwana sprawdzić, co, o co z nim chodzi. Ciekawe, czy on jest w środku pusty, czy... bo ja go zrobiłem pustego w środku, ale ciekawe, czy coś tam w środku jest, czy nic nie ma. Czekajcie, wkopmy się tu. Ale szybko O kurcze! O kurcze! Yeti wyszedł z serwera i wszedł znowu, o co chodzi? O co chodzi? Dobra, czekajcie, bo... nie wiem, czy pamiętam. Nie, ja wiem, co to jest. Nie wiem, czy wiecie, co to są za sztandary. Ja wiem, ja doskonale wiem, co to są za sztandary. I te sztandary na starym Palionowie oznaczały Lucyfera. On właśnie posługiwał się tymi sztandarami i jego cały zamek był tym rozwieszony, więc... no, boję się, że to chodzi o niego tutaj w tym momencie. O nie, jakie on tu ma łoże. Jak tu jest ciężko wyjść, bo tu jakaś lawa spływa. Tam jest jeszcze wyżej jakieś wyjście. Jakie łoże sobie zrobił? Czerwone, piekielne oczywiście musiało być. Ale dlaczego tu są takie rzeczy? Ale dobra, no nie wiem, czy to jest jakiś... czy on postanowił zamieszkać w moim bałwanie? Nie wiem, czy to jest... czy my odkryliśmy w tym momencie jakieś mieszkanie Lucyfera? Czy on sobie tutaj kima, że tak powiem? Wąchamy. Nie śmierdzi Lucyferem, niestety. Albo istety. Dobra, wyjdźmy na górę, zobaczmy, jak tutaj się to wszystko... co jest? Dlaczego tu jest obraz Lucyfera? Tu skrzynki jakieś puste? Puste. Puste wszystkie skrzynki, znowu te sztandary. Co jest grane? Dlaczego tu jest jakiś sztandar? O co chodzi? Znaczy, Boże, sztandar, jakiś obraz, o co tutaj chodzi? Nie rozumiem tego, nie rozumiem. Dobra, widzowie, wiecie co, ja mam tego dosyć. Ja nie wiem, czy ja tu chcę przebywać trochę dłużej. Jak to wygląda w ogóle, jaki piękny, znaczy nie piękny, ale jaki taki dokładny obraz tego Lucyfera. Nie no, tragedia to jest. Jezu, jak ja go dawno nie widziałem. Nie chcę na niego patrzeć. Nie chcę, wychodzę stąd, mam dosyć tego miejsca. Ja będę tu musiał pokazać Milki, co tutaj się dzieje, że to jest jakiś cyrk na kółkach, ty. Jakiś... to jest jakieś nieporozumienie chyba tutaj, że tak powiem, jeśli chodzi o tego bałwana. Ja zrobiłem takiego pięknego bałwana, dlaczego tu są jakieś kurcze, że tak to ujmę? Takie dziwne rzeczy, to mi się nie podoba totalnie, nie no. To jest tragedia. Ej, ale... czekajcie, ale mi się coś rozjaśniło w tym momencie. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu było coś takiego, odnaleźliśmy jakąś książkę, gdzie Yeti z Lucyferem pisali ze sobą i Yeti miał przygotować jakąś bazę, jakąś kryjówkę dla Lucyfera. Czy to jest właśnie ta baza? Czy to o to chodzi? Czy to jest właśnie ta baza? Czy to jest ta tajna baza? Nie no, widzowie, przerażające to jest. Dlaczego mój bałwan został zmieniony? No chyba, że to jest... o nie! Chyba, że to jest atak w moją stronę za to, że odkryłem ten pod ziemią, to co oni mają tam pod moim domkiem, ten, jak to się nazywa, to laboratorium takie, że ja to odkryłem i oni teraz jakby coś, co ja zbudowałem, zamienili. Ej, to jest możliwe całkiem, dobra. Ja mam dosyć, widzowie, ja wracam z powrotem na Palionowo. Ja w ogóle ogólnie to postanowiłem, widzowie, że nie mogę mieszkać tutaj w tych Yetowicach. Już na poprzednim odcinku to postanowiłem zresztą. Więc wracamy z powrotem do tej mojej głowy ukochanej. Fajna ta głowa się dobrze prezentuje, więc możemy w tej głowie, że tak powiem, sobie pofunkcjonować troszkę, tam sobie pomieszkać, że tak powiem, poczilować tam bombę. Widzicie, głowa prezentuje się dobrze, uśmiechnięty łeb. W takim można mieszkać. No dobra, widzowie, ja nie wiem, o co chodzi tutaj totalnie. Dla mnie to jest, że tak powiem, zagadka dnia, tak bym ją nazwał. Zagadka dnia. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi i dlaczego Lucyfer chce tutaj, znaczy dlaczego tam jest jakiś bałwan zmieniony mój. Był takim pięknym bałwanem, zrobiłem go dla Yetiego, żeby tam pięknie, że tak powiem, mu służył. No a wychodzi na to, że Yeti no, odwaliło mu i oddał to Lucyferowi. No mega dziwna sytuacja. W każdym razie, no ja tutaj na niewidzialności, że tak to ujmę. Chociaż za ile mi się kończy? Za 3 minuty. Moglibyśmy to jeszcze jakoś wykorzystać. Czekajcie, wiecie co, wykorzystam to jeszcze jakoś. Tylko sobie szybko podlecę, bo skoro mamy 3 minuty, to można by było szybko przeszukać na przykład dom palionki. Bo tutaj, że tak... co to jest za kocioł? Co to jest?
Ja tego nie widziałem tutaj, co to ma być w ogóle? Dobra, wejdźmy tutaj do palionki i zobaczmy, bo pisaliście mi też, że ona coś się z nią dziwnego dzieje. Ale tutaj widzę, że wszystko jest tak jak było, to tutaj, że tak powiem, bez cyrku. Tutaj coś jest na dole tylko, sprawdźmy to szybko. Tutaj zejście do kopalni, naprawdę tylko tyle? Czy coś tutaj jest więcej? Tu jest coś, tam jest jakaś skrzynka. Chcemy to zerknąć na to? Tam jest też, tam jest domek bzyka przecież, ty, dobra, czekajcie, zejdę tutaj na dół. Dobra, czekajcie, rozważmy tą skrzynkę. Nie, no drabiny, naprawdę? To jest ta tajna ukryta skrzynka tutaj? Nie no, co wy gadacie, to nie może być to. Nie no, dobra, idziemy dalej. Czekajcie. Tu mi coś mignęło przed oczami. Czy tu jest ktoś? Mam wrażenie, że widziałem tutaj nick. Nie wiem czemu, ale miałem takie wrażenie. Nie wiem, czy to było na nagraniu, czy nie. Ja to sprawdzę. Jeżeli jest, to w tym momencie dostajecie przebitkę tego, że był tam jakiś nick. Ale ja szczerze nie wiem, dobra, widzowie, nie wiem, czy to tutaj, że tak powiem, czy był tu jakiś nick, czy tego nicku nie było. Mega podejrzana sytuacja. Tu jest dom bzyka. Są jakieś krowy. Dobra, wyjdźmy tędy może, bo już się boję wracać tam z powrotem do palionki, więc wyjdźmy sobie tutaj szybko tym domkiem bzyka, ale pójdę tam zamurować szybko tym blokiem, bo no to może zostać, że tak powiem, wykryte bardzo szybko. Dobra, odłożyłem tam ten blok, zamurowałem to, bo mogło tutaj, że tak powiem, mogłem zostać nakryty. Ja wracam z powrotem do tej mojej głowy, tak jak powiedziałem, tutaj już, że tak powiem, nie ma dla mnie miejsca, więc ja lecę tam szybko do tej głowy, tam się chowam, bo kończy mi się podcast za 50 sekund, więc szybko zakładam tutaj to, lecę do tej głowy. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że jutro rozjaśni się sytuacja i dowiemy się czegoś nowego w tym wszystkim i dowiemy się, dlaczego Lucyfer zamienił mojego bałwana na piekielnego.